Hej, witajcie, z tej strony Unuker, a dzisiaj zajmiemy się czasoprzestrzenią numer 59. Jest to czasoprzestrzeń bohaterska misja, bardzo długa czasoprzestrzeń, jest w niej bardzo dużo ślepych uliczek oraz kilka pokoi, w których mamy zabić potwory. Całość można przejść jedną ciągłą linią, skręcając dobre ścieżki. Ja tu gdzieś skręciłem źle po prostu. Przytnę ten materiał tak, abyście od razu widzieli, jak iść i którędy. Więc zaczynając, jeżeli pójdziemy na sam dół, to spotkamy pokój, w którym będziemy musieli poczekać 2,5 minuty na zabicie potworu. Lecz ja to niestety przyspieszę i od razu skręcę do pokoju, w którym mamy przejść tą przestrzeń. Kiedy dojdziemy w to miejsce, idziemy do góry. Ja, jak widać na minimapie, poszedłem prosto, a więc czekałem 2 minuty i musiałem zabijać co chwilę elitarny koaren. Kiedy już pójdziemy w górę, idziemy cały czas prostą ścieżką, tak jak nas prowadzą korytarze. Po drodze spotkamy Kenena, którego musimy zniszczyć, oraz w następnym pokoju kilka kobołów. Idąc dalej, jeszcze przez dwa pokoje powtórzy nam się to, co mieliśmy w poprzednim pokoju zrobić. A więc teraz już od tej pory nie ma żadnych skomplikowanych rzeczy. Musimy tylko iść tak, jak nas droga prowadzi, czyli iść tutaj, przekręcić dźwignię oraz iść cały czas ścieżką do góry, gdzie jest ślepa uliczka i musimy odczekać czas, lub iść w dół i po prostu zakończyć tą czasoprzestrzeń. W ostatnim pokoju czeka nas walka z potworami oraz musimy wytrzymać 3 minuty z nimi. Po tym czasie zakończymy naszą czasoprzestrzeń i to by było na tyle. Jestem Unuker, dzięki, pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!